Witajcie! Oto kolejny odcinek InFact TV. Tym razem poruszymy temat, który porusza, i to dosłownie, miliony przedsiębiorców. Odpowiemy bowiem na pytanie, jak sprzedać samochód, nie doliczając podatku VAT. Zaczniemy natomiast od wyjaśnienia, czemu ten temat jest ostatnio na świeczniku. No, z początkiem 2014 roku z przepisów o VAT zniknęło określenie towarów używanych, no, które dawało furtkę do zwolnienia z VAT sprzedaży samochodów firmowych, które są w firmie dłużej niż 6 miesięcy. Przez to zasady doliczania VAT przy sprzedaży samochodu są obecnie inne niż były, no i są niestety mniej korzystne. Ja już tłumaczę, o co chodzi. Zaczniemy od tego, kto i kiedy nie musi doliczać VAT-u sprzedając samochód firmowy, no tak, żebyśmy wiedzieli, kto nie ma czego unikać. Tutaj sytuacja jest dosyć prosta. VAT-u nie trzeba doliczać, jeżeli samochód firmowy nie dawał prawa do odliczenia VAT, gdyż służył tylko w działalności związanej z VAT-u, lub pozwolił na odliczenie 50 lub 60% VAT-u. Ta druga opcja może wymagać korekty odliczonego VAT-u w momencie sprzedaży. No to dłuższy temat, o którym możecie poczytać na blogu InFactu. No a kto musi doliczać VAT? No tutaj sytuacja także jest prosta, jak Wam zaraz pokażę. Niestety jest też dość niekorzystna, zwłaszcza gdy nie było opcji odliczenia. VAT trzeba doliczyć, sprzedając samochód firmowy, gdy odliczono 100% VAT-u, wprowadzając samochód do firmy. Dotyczy to na przykład samochodów ciężarowych. Lub nie odliczono w ogóle VAT-u, mimo że samochód ma służyć w działalności opodatkowanej. W tym drugim przypadku chodzi o sytuację, w której przedsiębiorca, VAT-owiec, wprowadza do firmy samochód na podstawie np. faktury marża, umowy darowizny, umowy sprzedaży czy też oświadczenia, czyli z majątku prywatnego. Wtedy nie ma opcji odliczenia VAT, ale konieczność doliczenia już jest. No, jakby na sprawę nie patrzeć, taka sytuacja do korzystnych nie należy. Przedsiębiorca VAT-u odliczyć nie może, ale doliczyć już musi. No, chyba że posłuży się prostym trikiem, który w dodatku jest w pełni zgodny z prawem. Każdy właściciel firmy ma prawo przenieść jakąś część majątku firmowego do majątku prywatnego. W tym wypadku może to być samochód. Jeżeli VAT-u nie odliczył, wprowadzając samochód do firmy, to nie musi go doliczać, przenosząc go do majątku prywatnego. Rozumiecie już, tak przynajmniej mniej więcej, o co chodzi? Aby uniknąć konieczności doliczenia VAT-u, sprzedając samochód firmowy, trzeba ten samochód najpierw przenieść do majątku prywatnego. Jak tego dokonać? No, wystarczy spisać odpowiednie oświadczenie, wręczyć je księgowym, a oni usuną pojazd z ewidencji środków trwałych i zaprzestaną jego amortyzacji, no ile ona jeszcze trwa. No i w zasadzie to wszystko. Sprzedając majątek prywatny, VAT-u doliczać nie trzeba. Tutaj tylko jedna uwaga. O ile VAT-u można w ten sposób uniknąć, o tyle podatku dochodowego już nie. Późniejsza sprzedaż takiego samochodu wymaga rozliczenia uzyskanej kwoty wśród przychodów z działalności gospodarczej, nawet jeżeli ta została już zamknięta. A Wy macie jakieś pytania związane ze sprzedażą samochodu firmowego? Przemyślenia, wątpliwości? Jeżeli tak, to śmiało podzielcie się nimi z nami. Komentarze czekają i są do Waszej dyspozycji. No a przy okazji nie zapomnijcie zasubskrybować InFact TV. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.